Ja jestem zdziwiony w ogóle, co on robi, w którą stronę idzie. To jest pytanie, czy to wynika z jego osobistych przekonań, czy on jest obstawiony jakimiś doradcami, którzy mu po prostu tak dziwnie doradzają, czy go premier zadaniuje w tą stronę. Moim zdaniem podstawowym problemem, poza bezprawnością jego działań, na przykład w wypadku prokuratora krajowego, gdzie oczywiście, jest jakby oczywiste, że podjął działania wbrew obecnie obowiązującej ustawie, że to jest szukanie jakiejś podkładki kompletnie na siłę. Jeżeli mamy sytuację, że jest kilku prawników, którzy podpisują opinię, że on tak może, ale większość prawników, w tym prawie wszyscy, którzy pracują w prokuraturze, mówią, że w ogóle nie ma przepisu, że ta decyzja jest nieskuteczna. Ale on ma opinię swoich prawników, też sam jest świetnym prawnikiem i wczoraj powtórzył, że jest absolutnie w 100% przekonany co do swoich działań. Może to jest taki trochę mit, że jest świetnym prawnikiem. Może wcale właśnie nie jest. Może wszedł właśnie na nieznane sobie wcześniej wody.